To jest cała ochrona. Wszyscy powybijali pracowników i przejęli cały budynek. Został jeszcze jeden. Uwaga. Widziałam, jak Jim uciekł do biura na górze. Odnotowano kilka wystrzałów. Zaczekaj tutaj. Przyprowadzę ci go. Do budynku gospodarczego. Łapy! Nie strzelaj! Łapy! Nie strzelaj, poddaj się! Nie zabijaj! Potrzebujemy go! No ja pierdolę, powiedziałem łapy! Dobrze, dobrze, powiedzcie, czego chcecie. Okej, dobra. Jest czysty! My się tylko broniliśmy. Właśnie tędy. Te wszystkie trupy na zewnątrz, Jim. Wiesz, ci, którym palnąłeś w łeb. Nie mam pojęcia o co... To jak to w końcu było? Co oni chcieli zrobić? Wrócić do domu, do rodzin, a może sprowadzić je tutaj? Nie spodobało ci się to, prawda? Po prostu nie mogliśmy ryzykować. Wstawaj. Czekaj. Co z nim zrobią? Nie mogę. Nie zmuszaj mnie. Jim, teraz policzę do trzech. Nie. Raz. Ty nic nie rozumiesz. Dwa. Słuchaj, nie rób tego. Trzy. Otwórz te pieprzone drzwi. Dobrze. Co tam jest? Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dziękuję, Jim. I tak, wiemy, co robimy. Błagam cię, proszę. Puść mnie. Przykro mi, ale po prostu nie możemy ryzykować. Wow! Chodź. Chcę stąd jak najszybciej wyjść. Zmieniła się. Oj, się zmieniła. Zimną krwią. Więc to prawda. A ja nie chciałam w to wierzyć. O czym ty mówisz? Boże, to jest moja wina. Ja chyba nie łapię, twoja wina. Nie było się domyślić, kiedy weszliśmy. Kiedyś uprawialiśmy dziki imbir, a tutaj była mahonia. Ale potem wszystko się zmieniło. Wszystko odcięli, odebrali mi cały dostęp. Boże, David cały czas mi mówił. Ciągle powtarzał, że coś jest nie tak. Okej. Jaki David? Powód. David Gorman. Był stażystą w naszej placówce. Wiesz, co powiedziałam? Powiedziałam, że zajmujemy się medycyną i że mamy zaawansowany sprzęt i tak dalej, że w grę wchodzą miliardy dolarów i żeby zostawił to w spokoju. Ale on nie posłuchał. Dzięki za połowę. Się do systemu, przebił przez firewalla, powiedział mi, że prowadzą tu jakiś... Nie wiem, jakiś tajny projekt, czy coś. Tajny projekt, tylko zwolni i... Chciał być następnym Edwardem Snowdenem. Wiesz, chciał ujawnić te wszystkie informacje z laboratorium. David Gorman demaskuje Imperium zła i ratuje cały świat i takie tam gówna. A ja go nie posłuchałam, Deacon. Powiedziałam mu, że jest paranoikiem i spławiłam go. Musiał się tu jakoś włamać, a potem jakimś cudem zdobyć próbkę tego cholerstwa, które tutaj przygotowywali. Chwilę, pogubiłem się. Co masz na myśli? Sama poskładałam to do kupy jakiś czas później. Tej nocy, kiedy mnie dźgnięto, pojechałam do biura Cloverdale w Farewell i chciałam znaleźć Davida, ale jego już tam nie było. Nikt go nie widział od 2 tygodni. W tym czasie odbyło się to całe Green Expo w Portland. Pewnie chciał znaleźć jakiegoś reportera. Może już był zainfekowany, ale jeszcze o tym nie wiedział. O mój Boże. O kurwa. A dwa dni później... Wszyscy na konferencji byli już zarażeni, a potem powsiadali do samolotów i wrócili do swoich domów.
Tydzień później 2,5 miliarda osób już nie żyło. Sara, to nie mogła być twoja wina. Znaczy się, nie mogłaś go zatrzymać. Ty, jaki by miała być... To te badania! Moje badania były tego częścią! Deacon, ja byłam tego częścią! Oni mnie wykorzystali! Ja pitole. Hej, a czekaj, poczekaj chwilę. Co tam? Te elektryczne płoty, mogę je jakoś wyłączyć? Przekaźniki prądu są w budynku przy szklarniach, a co? Dobra, tutaj jest naprawdę dużo żarcia i pomyślałem, że dam znać Buzerowi przez radio, no i Ricky też, w sumie całemu obozowi Lost Lake. Myślisz, że możesz to załadować? Tak, jasne. Dobra, to ja zaraz będę. Okej. Ona powinna stąd jeszcze więcej sprzętu wziąć, żeby jak najwięcej sprzętu stąd wziąć tego do badań. Nie wiem, czy to coś da, czy nie. Budynek zasilania. Tak, to musi być tutaj. Cholerne wrony! No i poznałem historię z wirusem i lubię takie coś, że jest wytłumaczone. A nie, że człowiek cholera zna kwitnie i nie wie co i jak. Takie rzeczy powinny być tłumaczone. W sensie powinniśmy dowiedzieć się co i jak. Co stało? Więcej wron. Cholera. Pamiętaj po cichemu. No to już takie ciche nie będzie. Czekajcie. Udało się. Płońcie, wy małe sukinsyny. Horizon Zero Dawn, tak, bardzo mi się próbowało. Kurwa mać! Dobra, mam dosyć tego. Zdychaj. Co to jest? Nosz. Kurwa cię bać! Kurwa cię bać! Wrony mnie porobiły! Udało się! Płońcie, wy małe sukinsyny! Gorsze to niż horda, no. A teraz muszę otworzyć te drzwi. Muszę powiedzieć, że gorsze to niż horda.
Udało się. A gierka jest naprawdę fajna, moi drodzy. Mi się podoba. Nie wiem, jak reszta. Podoba. Okej, okay, kupiliśmy co nieco. To ułatwi sprawę. Szczerze powiedziawszy, tutaj powinni się przeprowadzić. Jest ogrodzenie, jest piękny budynek. Tu się powinni przenieść, moje zdanie. A Buzzer, to Deacon, zgłoś się. Obóz Last Lake, jest tam ktoś? Dick! Dick, to ty, bracie? Tak, Buzzer, to ja. Hej, dobrze cię znów słyszeć, stary. Ciebie tak samo. Słuchaj, bo nie mam za bardzo czasu. A ta placówka badawcza, w której pracowała Sara, ta w pobliżu Żelaznego Stoku, w okolicach terenów wieczystych, wiesz, o której mówię, nie? Posłuchaj, tu jest żarcie. Mnóstwo żarcia, kukurydzy. Powiedz Ricky, powiedz Mike'owi, niech tu kogoś przyślą. To znalazłeś ją? Serio, znalazłeś Sarę? Tak, udało się. Bozeman, znalazłem ją. To naprawdę zajebiście, Dick! To kiedy ją przywieziesz do Lost Lake? Nie wiem, to nie jest pora na takie rozmowy. Dick? Tak? To powiedz, że macie uważać na siebie. Okej? Okay? Buzzer. Buzzer, Buzzer. Obóz Lost Lake, zgłoście się. Tak by to. Lost Lake, zgłoście się. Ricky? Okej, dobra, słuchaj. Dick? Tak, tak, to ja. Słuchaj, mam tu... A to dopiero niespodzianka. Żelazny Mike mówił, że już nie wrócisz. Posłuchaj, nie mam wiele czasu, bo wiesz, mam tu... Znalazłeś się? Tak, tak, znalazłem. Główne pytanie, główne pytanie. Tak. Ricky... Bardzo się cieszę, Dick. Miałeś rację, daliśmy radę. Dobrze, że ona też. Tak, dobra, słuchaj, bo jest taka farma, okej? Okay? Tu jest prąd, no i elektryczny płot. Elektryczny płot, okej. Okay. I jeśli tu wpadniecie, to spytaj Buzera. Sara tu kiedyś pracowała. W pobliżu Żelaznego Stoku. On będzie wiedział. Jak tu dotrzecie, znajdziecie jedzenie. Tu jest pełno jedzenia. No dobra. A co z nim? No, no, dobrze, dobrze. Nie uwierzysz, kogo Żelazny Mike mianował szefem ochrony. Żartujesz? Wow, to świetnie. A możesz mu... Wiesz co... Słuchaj, naprawdę muszę już lecieć. Wiesz co? Czekaj chwilę, zaczekaj. To, co mówiłaś o zapalaniu świeczki, chyba miałaś rację. Wiem. Bez odbioru. Parik. Nie świetnie, ale wronę można wytępić. Gdzie jesteś? Jeden z moich ludzi doniósł mi, że przejechałeś przez punkt kontrolny na przełęczy Tilsena. Tak, kapitanie. Na Żelaznym Stoku jest placówka badawcza i wygląda na to, że Sara, znaczy porucznik Whittaker, może tu znaleźć jakąś ważną część wyposażenia. A to było jedyne miejsce, gdzie mogła coś takiego dostać. Sara nie odpowiada. Pułkownik chce wiedzieć, dlaczego nie wróciliście. Proszę mu powiedzieć, że już wracamy. Pułkownik chce z tobą pogadać. Przepraszam, Kurwa! Niepotrzebnie podchodziłem. I co, gadałeś z nim? Z Buzerem? Tak. Mm? Tak, jasne. Powiedziałem mu, że u nas wszystko gra i że nie mam dużo czasu, bo chcę pokonać przełęcz jak najszybciej, zanim pogoda się zmieni. Co o tym myślisz? Sam nie wiem. To nie wygląda dobrze. Ale warto spróbować, dlatego lepiej ruszajmy. Cholera, będą jaja. Zjednoczyła się z karabinem. Jeszcze na dokładkę na koniec, jej twarz. Jedność, kapitan, nie wiem, karabin. Kapitanica, karabinica.
Sarabin. Sarakib Kabin. O, matko boska. Ładuj się, gro. No, czemu mają ją powiesić? Przecież nie zdezerterowała. Albo się wyda, że to jego żona. Może się wydać. Jednak nie przejechali. Jest czysto. Jednak nie przejechali przez przełęcz. Nie udało im się. Hej, chcesz wyjść i coś zjeść? Tak, za chwilkę. Czemu on tu siedzi? Marznie, czy co? Wszystko, co mam, jest przemoknięte. Jest na co popatrzeć. Nie, mokrzy są cali, przemoczeni, no to wiadomo, że muszą wysuszyć ubranie. Przepraszam. Nie sądziłam, że się znów ogrzeje. No. Ręce na biurko. Może chcesz coś zjeść, albo... Tak, dobra. Serio, reklamy się włączyły? O kurwa. Czekajcie. Jak się reklamy włączyły, to zrobimy przerwę chwileczkę. Boże, nawet nie jestem... No, ja też nie. Zimno ci? Chodź, chodź. Wyjaśni się w końcu wszystko? Już patrol jedzie. Yoshi. A po co ty masz widzieć, Lonis? Cała sprawa polega na tym, żeby nie widzieć, żeby twoja wyobraźnia zaczęła działać. O to chodzi. Seks na zgody, ja coś szczęśliwy. QT tu by się przydało, no wiesz co? A, je, je. Robi się zimno, trofeum. Bomba zdalna. Co u ciebie? Co z tobą?
St. John, zgłoś się. Tu kapral St. John. Co jest, kapitanie? Wracaj do kwatery głównej. Natychmiast. Spotkamy się w lazarecie. W lazarecie? Co się stało? Miał miejsce wypadek. Co? No to ruszam. Co się do cholery dzieje? Porucznik Whittaker, jesteś tam? Cholera, chcesz Sara, zgłoś się. Sara. Zrobiłam to. Łapiesz. Ja pierdolę. No to się... Idź. Hej, co się dzieje? Co tu się stało? Kapitanie? Zabito doktora Jimeneza. What? Co? Ten sukinsyn. Jezu Chryste. Poszerzył mu uśmiech noży. Czy Taylor coś widział? Narkotyki zniknęły z obozu. Taylor. To moja wina. Ja przydzieliłem go do lazaretu. Nie o to mi chodzi. Mówię tylko, że Taylor to ćpun. Wiedziałeś? Kurwa. Nieważne. Już nie. Ja pitole. Wiedziałem, że z Taylorem to jest... trzeba było go zostawić wilkom na pożarcie. Ja pitole, w jego, w dupę jego mać. Kapral St. John! Deacon, kapral St. John. Dobrze was widzieć. Zapraszam. Rozejrzyj się. Okej. Okay. Na razie, kapral St. John. Cholera jasna, trzeba go wilkom na pożarcie zostawić, by był święty spokój. To zadanie zrobić. Który to był? To był ten w kaftanie, lekarz. Ten co... W sensie... Został zabity. A ten co to zrobił, to ten z obciętym uchem. Ten Taylor. Ten co... Napakowany co nie chodził, dzwonił jakiś... To. Kapitanie Corey, zgłoś się. Kapral St. John do kapitana Corey. Jestem, słucham. Wysłaliśmy już kilka patroli. Pułkownik jest wściekły. No, nie wątpię. Doktorek był w porządku. Kapitan Jimenez był naszym jedynym lekarzem. Proszę posłuchać. Taylor wspominał coś o chacie narciarskiej. Pojadę tam i zobaczę, czy uda mi się go namierzyć. Jakby co, odezwijcie się. Aha, kapralu. Pułkownik chce Taylora żywego. No, ja też go chcę żywego. Ja chcę, żeby zadyndał. To dobrze. Snajper poluje. Szlagby to. What the fuck? Prawda was wyzwoli. Kiedy mówiło się o światowym spisku, zanim rozpętał się ten burdel, większość zwyczajnie to wyśmiewała. Teraz nikt się nie śmieje. Wiemy, że ogarnęło to cały świat. Widzieliśmy to w Indiach i Ameryce Południowej. Nie wiedzieliśmy tylko, że miała w tym udział komisja trójstronna. Pułkowniku, jestem w miejscu, gdzie była ostatnio widziana. Macie ją? Jeszcze nie, ale widzę porzuconą maszynę bojówki, więc... Świetnie, kapralu. Kontynuujcie. Karet bez odbioru. Dobrze, co tu się stało? Motocykl się zepsuł. Średnio cię to ucieszyło. W sumie trudno się dziwić. Ślady małych butów. Na pewno jej. I prowadzą w tę stronę. No dobra, teraz tą ścigamy. A to co? Musiała coś opuścić. Ma farta, no. Zaskupiłaś krystal, bo cokolwiek to było, bardzo chciałaś to odzyskać, nie? Co to takiego? Pierścionek? Dobra. To mam już jeden.
Więcej śladów. Tędy. To tutaj. Tu. A to co? Aha, żółty śnieg. W sumie, kurde, jak przyciśnie, to nie ma zmiłu. Żółty śnieg. Masz centralnie wywalone, co nie? Krystal? Więcej śladów. Tędy. Nie wiem, co ten shot ma znaczyć, nie wiem. Przydadzą się. Lepsze to niż nic. Czemu mi to zamieniło? O, kamień! Makapaka by się ucieszył. Nie, ja po prostu nie wiem, co nieraz powiedzieć. Oż ty! Na glebę! Wycofać się! Wycofać się! Sędzio, zgłoś się. Mam dla ciebie jeszcze jedną robotę. Przyjedź na posterunek Dino Lake. Zrozumiałem, kapitanie. Bez odbioru. Ktoś leży! Mieli naszego! Zrozumiałem, kapitanie. Bez odbioru. Dawaj! Chodź tutaj. Nareszcie. Okej, się podleczymy. Ja nie umiem strzelać na padzie, to jest naprawdę poezja. Kurwa, jesteś zrobiony. Cholera jasna. No strzelanie to jest dla mnie troszkę mordęga, jeżeli chodzi o konsolę. Dobra, to już wszyscy. Nie ukrywajmy tego. Pewnie w jednej z tych show. Jak ty strzelasz na padzie, to byś uznał, że dobrze mi idzie? No nie sądzę. Tutaj. To musi być tutaj. Zapewne przez dach muszę wejść, czekajcie. Przez dach? Dach? Nie, muszę wejść przez dach.
No, łatwa sprawa. Kurde, laska, kiepsko sobie dobierasz znajomych. Jeb się! Hej, hej, ty chyba mnie nie pamiętasz. Świetnie cię pamiętam. Stałeś na scenie i lizałeś rowa pułkownikowi jak dobry żołnierzyk. Jezu Chryste, wiesz w ogóle dlaczego tu jestem? Domyślam się, że zasrany pułkownik wyznaczył za mnie nagrodę. No to do dzieła! Gówno mnie to obchodzi! Co ty znowu robisz? Nie zabiję cię, ja tylko zabiorę sobie to. Kurwa, to moje pierścionki! Te sukinsyny mi je zajebały! Są moje! Tak, racja twoja, ale albo je sobie wezmę, albo cię zabiję. No to jak będzie? Możesz iść do diabła! Boże. Nie ma za co. Szczerze powiedziawszy, jakbym był taki wulgarny, to bym powiedział, że jej by się bolec przydał. Chyba mogę coś z tego zrobić. Mam cię. Cześć, Dumski. Jest w tej grze auto-aim? Nie, nie ma. Może jest jakiś leciuteńki, ale nie wiem, ja nie mam auto-aima. Próbuję strzelać, nie ma przyklejania się celowników. Może tam leciutki jakiś tam jest, ale bez kitu nie ma. W opcjach jest coś takiego. Przeciąganie celownika, kleistość celownika i tyle. I to ja mam włączone. I widać jakie są efekty tego. Co nie? Ja ważę ta gra? Nie wiem. Nie cześć, no super. Nie mam pojęcia. Ja nie patrzę na to ile gra waży. Ja po prostu ściągam grę. Tyle. Rejbe, wybacz, przykro mi. Drzewko umiejętności. A dobrze, że przypominasz, bo mam trzy umiejętności do wyboru. Przewroty zużywają znacznie możliwe ogłuszenia osób poprzez trafienie ich kamieniem. To mi się nie podoba. Czekajcie, mam trzy umiejętności, by fajnie by było użyć. Podwaja skuteczną złom podczas naprawy drugi oddech. Okej, to majster klepka. Zwiększa dodatkową premię i wydłuża działanie koktajlu leczniczego. Chrzanić to znacznie zwiększa tempo regeneracji kondycji. O, regeneruje pewną ilość kondycji, gdy otrzymasz obrażenia. To mi się przyda. I weźmiemy sobie coś do mele. Przewroty. To weźmiemy, przewroty. Zwiększa. Nie. To ja chcę. Będę mógł tych dziadów wielkich zabijać. Niedźwiedzie będę mógł zabijać. Czy wygląda to lepiej niż GTA? Nie rozumiem, ale co wygląda lepiej niż GTA?
Tak, ta aktualizacja, co ja dzisiaj zinstalowałem, ta 1.05, 186 mega ważyła. Na necie było wypisane, ile ta aktualizacja waży. Dłużej się instaluje, niż się ściąga. Ta aktualizacja. Days Gone ma lepszą oprawę niż GTA? Graficzną? Porównujesz grę, która została wydana dobre kilka lat temu do dzisiejszego. Powiem tak, że pomijając błędy graficzne, niektóre błędy, pomijając błędy, ma lepszą. Pułkowniku, sir, melduje się. Chcę oddać skazioną własność. Kapralu, tak. Pracownica. Zwykła złodziejka i morderczyni. Stawiała opór? Tak, ser. Ta stawiała. Walczyła jak lwica, ale bez problemu dałem sobie z nią radę. Walczycie po stronie prawości, kapralu. Posłuchajcie mnie uważnie. To tacy jak ona. Kłamcy, złodzieje, mordercy, narkomani, wszyscy przestępcy sprowadzili na nas tę plagę. Ty nie patrz mi na buty, może co? Nawet łzy, gdyby w oczy mi spójrz, ty. To tyle, kapralu. Pułkownik. Tak jest, ser. Wrócę do roboty. Jakiś taki... O, tu jest misja. Jedź do chaty narciarskiej, a to jest ta misja, ta. Żeby Taylora znaleźć. Ale najpierw musimy pogadać z tym kapitanem, co nas widział. Jak Sara nas pocałowała. Znaczy, no. Dikoda. To kapral St. John. St. John! Kapralu St. John! Zgłoście się! Macie się u mnie natychmiast zameldować! Raz, dwa! Tak, pułkowniku. To znaczy, tak, ser. Bez odbioru. Chcesz kredyty za te trofea? Cholera jasna, do pułkownika mamy się zameldować? No przed chwilą tam byłem! Ty tem papało! Nie mogłeś mi od razu tego powiedzieć? Czołem, pani sierżant. Nie mamy tu żadnych kredytów. Kapralu, uważajcie na siebie. Kapralu, Deacon, świetnie. Dobrze, że już jesteście. Brzmiało to poważnie, ser. Bo jest poważnie. Mamy kolejny problem z zakładnikami. Zakładnicy? No nie. Chyba wszyscy skwoterzy w promieniu 20 kilometrów mają coś do nas. Znaczy, bojówki. No wiadomo. Tak, tak to wygląda. Zaznaczyłem ich ostatnią pozycję na mapie. To dzieciak, St. John. Szeregowy Ross. Ethan. Wysłałem go za grupą łupieżców. Coś pewnie poszło nie tak. Ethan! To bardzo ważne. Szeregowy Ross. Nie znam go, ale wydostanę go stamtąd żywcem. Powodzenia, St. John. To tyle. Prawo, spadły mi klapki. Wysłuchaj przemowy pułkownika Garreta. Zostaw ten szast przy drzwiach. Udaj się do kopalni Lost Cabin. Porządny wybuch. Tam moglibyśmy się przejechać. A tamto zadanie gdzie jest? Tutaj. Nie, gdzie tam to zadanie? Czemu nie harujesz? Czemu ciągle jesteś na torze przeszkód? O, kapralu St. John. Czemu nie masz tego z głowy? Sierżancie. Chcesz jeszcze raz go przebiec? Proszę. Prawo dół? Tutaj. A widzę, dzięki. To pierw pojedziemy tu, albo nie, czekajcie. Mogę się telepnąć tu?
O Matulu. Jest taki kawał drogi. Aha, uczyć strefy lęgowe, by móc się tam przenieść. O, Jesus. Bardzo księżniczko! Zapieprzaj nas tak! Jak pojedziemy tam, bo tam jakieś zadanie mamy. A do której dzisiaj gramy? Cholera, Puma! To jest dobre pytanie, myślę, że... Nie, no nie jest 24H. Rucznik Weaver, zgłoście się. Jestem w kopalni. Jasne, jasne. No dobra, stary. Rozejrzyj się trochę. Raport mówił o zestawach do badania rudy. Będziesz go potrzebował. Dobijemy... Zestaw do badania rudy. Gdzieś rozumiałem. Do, nie wiem, do... Cynober do tej 9 godzinki. Ale się nie błyszczy. Jest taki matowy. Tylko zbadaj rudę. Musi być czysta przynajmniej w 60%, albo na nic mi się nie przyda. Dobra, dobijemy gdzieś tak do tych, no, tak zestaw jak mówię. Zestaw do badań, do diabła. Gdzie ja znajdę zestaw do badania rudy? Może w jednej z tych chałup? Tutaj nic nie ma. Nie ma. Ja chcę się cieszyć, a teraz już powoli zaczynam się męczyć grą, bo... Ile już? 8 godzin, prawie 9 godzin z jedną grą, co nie? Więc... Mały sapunek by się przydał. Jutro ciąg dalszy, Diro. Jutro będziemy ciąg dalszy robić. Jest. Ja jestem uparty. Zestaw do badań rudy. Dobra. Od? Co jutro jest? Poniedziałek. 12? 14? Paliwo. Tak, jakoś tak. Tego nie wiedziałem. Łe, to środek pracy. Co środek pracy? Jak środek pracy? Cześć, Vito. O nie, tylko nie kopalnie. Tak ja nie lubię kopalni. Dobra, weźmiemy sobie grubaska. Dobra, co on mówił? Czerwona i matowa skała. Cynober, dobra. Czerwone skały, czerwone. Teraz muszę go zbadać. A, twoje kosmiki. No już. Dobra, nadasz się. Dobra. Zupa z bobra jest dobra. Oni tu gniazdo mają? Ale lepsza, zjepsza. Cynober, tak jest. No, halo, chcę to zbadać. Mogę to zbadać? Aha, muszę wymieniać pobliskich wrogów. Halo! Jest ktoś w domu? Bomba górnicza. Nawet wtedy musieli mieć problemy z podtopieniami. Muszę ją tylko, no, włączyć. Tutaj coś jest czerwonego. Halo? Aha. Nie chcecie wyjść? Tutaj jest więcej. Czekajcie. Pomogę wam. A!
Tak, to równie. Już lepiej? To już wszystkie. Sprawdźmy, czy pompa wciąż działa. No. No, wystarczająco czysta. Muszę znaleźć więcej rudy. Dzięki, Vito, za followa. Dobra, zobaczmy, jak z czystością. Okej, dobra. A, już niewiele brakuje. Tutaj był gdzieś kanister paliwa, co nie? Ja tu widziałem kanister paliwa gdzieś, czekajcie. Czy wysadziłem go przez przypadek? Dzięki za followa, Joker, dzięki Vito, dzięki Rafał, jeszcze raz za followka. Nie ma za co, wiesz, każdy follow się liczy, każdy widz się liczy, za każdego dziękuję i witam serdecznie jeszcze raz na streamie. Wszystkie osoby, jeszcze raz. Witam się zawsze z osobami, które mi na czacie piszą cześć. No, widzę właśnie, że mi na... Ale serdecznie witam każdą. Razem i z osobna. Właśnie tak. Mam nadzieję, że będziecie wpadać częściej, bo multum osób jest nowych. Zrobione. Nowych twarzy widzę bardzo dużo. Mam nadzieję, że częściej będziecie wpadać, a nie tylko na święta. Cholera. Okej, okay, niedobrze. Okej. Okay. No i to ja rozumiem. O, jaki szlak. Okej. Okay. Dobra, działa. Muszę skończyć zbierać ruch, a może ją wypierdalać z tego miejsca. Ale hałas! Ale hałas. Nareszcie. Nie, nie idziesz, nie idzie, dobra. Snober, tak jest. Jest snoberek. Na GTA 6, ale kwiatek to na GTA 6 jeszcze poczekasz. Dobra, zobaczmy, czy jesteś czysta. Vito. Trzeba jeszcze jednej albo dwóch próby. Na. Dzień dobry! Wierzy pani pana shotguna? A może pan wierzy w pana shotguna? Już pan wierzy. Już pan wierzysz. Bo głowy pan nie wierzysz, nie ma problemu. Chciałem zabłysnąć i zabłysłem. Snober, tak jest. Teraz muszę go zbadać. Okej, dobra. Jeszcze może jedna. Pięknie się błyska ta woda uchłystka. Tutaj gdzieś jest snober. Nie, gdzieś tutaj. Tu? Nie. Tu? Jest. Cynober. Dobra,
A teraz cię zbadamy. Tak, ty się nadasz. Ty się pięknie nadasz. Tutaj coś jeszcze jest, czekajcie. Szyb windy. A niech to. Ciekawe, gdzie to prowadzi. No nic, trzeba spróbować. Uwaga! Kręcimy. A tu co jest? Kolejny tunel. Wygląda na to, że opuszczono go dawno temu. O nie, nie, nie. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, tu coś może być fajnego. Przez fajnego, mam nadzieję, jakaś broń czy coś. A nie potwór. Nadajnik Niro? Tutaj? Ha! Tak? Domek już mam zainstalowany, tu patrz. Ciekawe, czy jeszcze działa. Pomaga, bardzo pomaga, mogę powiedzieć nawet. Co ja chcę? Zdrowie? Czy kondycję? Zdrowie czy kondycję? Kondycję. Zdrowie. Kondycję, zdrowie, kondycję, zdrowie. Skupienie. Cóż, zawsze miałem problemy z koncentracją. Nie tyle co skupienie, w sensie nie tyle co stabilność gry, co FPS-y. Jeszcze jeden mikrorejestrator. Ciekawe, czy ten mi w końcu powie, tak, co wy tutaj wyprawialiście. Notatka terenowa 2072, obszar 69. Gdzie to jest? Weaver, tu Saint John. Dziękuję. Mam cynobar, który prosiliście. Przeprowadziliśmy eutanazję okazu homo sapiens corporosus. Czekaj chwilę. Przy użyciu 10 gramów cytaminy. Weaver, skończył mi się alkohol. Bardzo popylowy. Masz prozor? No, mam flaszkę wódki w namiocie. Z trudem uśmigła okaz homo sapiens mutans albino. Wytropiliśmy obiekt w jego podstawowym. Nie bądź tacia, dobra? Na północnej krawędzi Kreiderlek. Ech, ty chyba jakimś punktem informacyjnym. Tak czy siak, podrzuć mi te rudy, jak tylko będziesz mógł. W tej chwili nie dysponujemy. Musisz mi przynieść jeszcze parę rzeczy. Zwyczajów migracyjnych obiektu, jego stylu życia, czy... A to, że ten skurwiel jest taki wielki, mamy jakieś teorie? Tak, tak w gruncie rzeczy to mamy. Serio? Serio. No, trzymaj się, Vito. No, snajperkę mam zatną, co nie? Biegam z tą snajperą i jestem happy. Lepsza stabilność danonek. Poprawia FPS-y, w sensie te dropy FPS-ów i spajki, co nie w dół. Te rwanie, doczytywanie troszeczkę może polepsza. No i... A stabilność? Gra jest stabilna, tylko że ma problemy z FPS-ami. To jest najgorsze. Trzymaj się. To jest najgorsze, że ma problemy z FPS-ami. Mija, nie widzę. Kitku. Cześć na piorek. Jak wrażenia z gry? Bardzo pozytywne, Stafix. Nie wiem, czemu ludzie hejtują tą grę. Kiedy słońce zachodzi nad wyspą, zachodzi także nad życiem wielkiego człowieka. Kapitan Arturo Jimenez. Nazywany przez wielu z was doktorkiem, nie żyje. Zginął u zarania naszego wspaniałego zwycięstwa. Kapitana Jimeneza zabito, zamordowano, wydarto mu życie, a jego krew wciąż pokrywa namiot, w którym ciężko pracował, całymi godzinami opiekując się chorymi, rannymi, okaleczonymi.
Ogromną tragedią nie jest jednak to, że dobry człowiek niepotrzebnie stracił życie. Choć ogromnie nad tym ubolewam. Ogromną tragedią jest to, że nie da się go zastąpić. Nie, jeszcze nie, Darek. Doktor Jimenez był jedynym wykwalifikowanym lekarzem w naszych szeregach. A być może na całym świecie. Spadły mi klapki z oczu. On naprawdę w teatrze powinien robić. Wypełniliśmy arkę książkami, nasionami i dyskami. Mamy mnóstwo czasopism i podręczników medycznych. Ale kto nauczy nas z nich korzystać? Czasopisma można zastąpić. Książki i encyklopedie też. Doktor Jimenez, nasz jedyny lekarz, był niezastąpiony. Pozwólcie, że pójdę opłakiwać wolę osobności. Rozejść się. To jest troszkę komiczne, co nie? On na pewno jest aktorem i udaje pułkownika. To by były dopiero jaja. Pułkowniku, pytał pan o mnie? Tak, zgadza się, kapralu. Kapitan Cory twierdzi, że bardzo pomogliście z upieżcami w okolicy. Wykonuję tylko moje obowiązki, sir. Widziano dziwną grupę włóczęgów w pobliżu autostrady 97. Najwyraźniej przejechali przez przełęcz Tilsena, podobno nieprzejezdną. Nasze patrole donoszą, że byli cali pobliźnieni i mieli powycinane na czołach litery. Słyszeliście kiedyś o czymś podobnym? Tak. Nie, sir. Brzmi jak kolejny kult. Jak anarchiści? Być może. W każdym razie chcę, żebyście ich wytropili i zajęli się tą sprawą. Mamy już dość kłopotów. Nie potrzebujemy, żeby kolejny kult bruździł nam w ogródku. Nie, sir. Nie potrzebujemy już więcej szalonych kultów. Zaznaczyłem ich ostatnią znaną pozycję na mapie. Odmaszerować. Super. Jeszcze nam tu do szczęścia są potrzebni ci wypaczeni. Tak. Pułkownika ma 4 gwiazdki generalskie. Dzięki za followa, Szymek. O roczniku. Nie, spoko. Zostaw ten szajs przy drzwiach. Nie. Chodzi o ten wojskowy szajs. Chyba tego właśnie potrzebujecie. Spoko. No, dokładnie tego. Ej, zaczekaj chwileczkę. Proszę. Polistyren. Tak, wiesz, jak te białe piankowe kubki, paczki fistaszków, te sprawy. Tak, kumam. Ej, a w ogóle jak poszło? Z naszą wiedźmą z Wyspy Magów? Znaczy porucznik Whittaker? Myślałem, że zostawisz to pierdolenie przy drzwiach. To wszystko, kapralu. To wszystko. Wieczyści, no. Boże, zapominam. Próbuję o nich zapomnieć. Wyprzeć ich z pamięci. Dobra, to mamy. Jedno zadanie mamy tu. Ja pierdolę. Dobra, to prosta zabawka. To trzeba zniszczyć obóz, trzeba zniszczyć to całość, potem to, Matko Boska jedyna. Ile roboty. Multum roboty.
Czekajcie, pójdę się prześpię. Nie, czekajcie, stop. Gdzie tu? Gdzie tu jest moja szopa? Tu jest moja szopa. O, przymknę tylko na chwilę oczy. Fabuła jest dłuższa tutaj? Nie wiem, Emano, wiesz? Przyjemnie się robi fabułę, przyjemnie się gra fabułę, poboczne misje się robi, te gniazda się czyści. Nie wiem, przyjemna gierka. Co to? Kto to diabła jest? Eddie Apuna? Bardzo przyjemnie. Dzięki, Fatek, za followka. Dobra. Gdzie jest mój motocykl? Gdzie jest mój motor? Ja się pytam. Zapiszemy sobie. 835 dni minęło, jak jeden dzień. Na 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 na. O, to jest. Nie mogę. Mamy ograniczoną. No. A ty. Ograniczona ilość zapisów. Dobra. Moi drodzy, ja się na dzisiaj. No dobra, to mamy tak. Dobra, to jedziemy ten obóz zlikwidować. Cześć, Bastek. Takie miejscówki mnie interesują. Nie mam pojęcia, panie. Skąd mam wiedzieć, ile zostało mi do skończenia gry? Serio? Skąd mam to wiedzieć? Przechodzisz pierwszy raz grę i... Ty, stary, ile ci jeszcze zostało do przejścia gry? Jak przejdę, to ci powiem. Cześć, Diro. Kodowo, czekaj, co tu się dzieje? Stop, 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 stop. Wydajność. Co jest grane? What the hell? Co tu się dzieje? Czemu nagle procesor jest obciążony?